Siemaneczko widzowie, słuchajcie, dzisiaj taki przegląd garażowy troszeczkę. U, Crossa, gdzie zostawiłem Crossa? Właśnie to jest mój problem, że nie pamiętam, gdzie ja tego Crossa zostawiłem. Już myślałem o nim wcześniej. Gdzie mogłem go zostawić, co się z nim stało? No ale nie mam pojęcia, gdzie ja go mogłem postawić. Ja wszystkie furki dzisiaj tutaj wyjadę, trzeba je przemyć. Trzeba, wiecie, je posprawdzać. Płyny posprawdzać, olej, płyn chłodniczy, przyściutko. No bo to tak raz na jakiś czas to trzeba, a jak wszystkie na raz to będzie lepiej, potem znowu wszystkie na raz będę sprawdzać. Wiecie, raz w miesiącu nawet. Bo to dużo czasu nie zejdzie, a na pewno nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi, a tylko pomoże, No niestety nie jestem przyzwyczajony do dużego samochodu, o. Dobra, i wyjedziemy sobie nim. Tu zalonem nim, o, już pani Elina przyszła. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pani, co Janina robi? Co? A co takie Janina, bez słowa przyszła, wołam, cześć, się nie odzywaj. Nie, bo ja będę brała samochód ten. Jaki? Bemkę będę brała, a po co? Ten. Potrzebuję, gdzie już? Chodź. No. A kto do ciebie przyjechał, gości masz? Nie, ja samochody ogarniam sobie. Dzień dobry. Nie mam gości, ja Goście są, samochody sobie ogarniam. Dzień dobry! Stoi Janino, to też. Gdzie goście Dziejuś poszli? No nie ja ma. Ja się przywitam, a znam ich! Dziejuś! O jesz. Dziejuś, znam ich! Nie zna Janina, nie zna, nie mam żadnych gości. A ten niebieski! To mój. Kto przyjechał? To ja, mój. Co? Zapomniałem powiedzieć właśnie, nie kupiłem... Powiedz mi prawdę, bo się wścieknę! Kupiłem samochód. Tak jo. A tak jakim prawem? No normalnie. Taki boży samochód kupiłem. Dobrze. Ja go pożyczam dzisiaj. Nie no... Ja muszę posprawdzić, mam świeżo kupiony olej, muszę zmienić. To Janina inny weźmie. Inny Janina weźmie. Który? No nie wiem, Leona? Nie. Tego. BMW? No! No dobra. Ej, a słuchaj! Motor chciałam pożyczyć. Gdzie on jest? Nie wiem właśnie. A u Janiny go nie ma? U Janiny musi być. Znaczy ja go chyba nie mieściłam ostatnio, ale pijana byłam, nie? Może zostawiłam gdzieś. No to gratuluję, u Janiny też go nie ma. Gratulacje. Nie ma. Może u księdza zostawiłam cię już. Nie ma. Nie ma motora. Super, pani Janino, gratuluję. Gdzie Cross? A może u Jarka? Nie ma. A gdzie Janina? No tu jestem, a gdzie goście? No nie mam gości żadnych przecież, no zobacz Janina, nikogo tu nie ma. Pusta chałupa. To powiedz mi, czyj jest ten niebieski samochód? No mój, kupiłem go. Powiedz prawdę, gdzie już, bo się wścieknę. Kupiłem go wczoraj. No to jak tak, to ja chcę nim pojeździć, go sprawdzić. Siadaj. Olej muszę zmienić. Nie ma. Weź no, sobie nie mogę. Ja muszę olej w nim zmienić, rozrząd sprawdzić. No to nie jest takie hop-siup, jest świeżo kupiony samochód do pożyczalni. Byle czego nie... mogę sprawdzić go? To jak powymieniam wszystko. Ja ci pomogę. Dobra, niech Janina bierze, który chce. Dobra. A do czego Janina samochód? Tak w ogóle? Ej. Przecież Janina ma Mustanga. A co z Mustangiem? Ja muszę jechać w pewne miejsce. Mustang rozbity? Nie. To dlaczego mu nie Mustangiem? No bo po prostu chcę pojechać gdzie już. A w jakie miejsce? Mógłbym wiedzieć, gdzie Janina moim samochodem będzie jechać? Po prostu muszę załatwić sprawę i wrócę, dobra? A gdzie? Tu, w koło komina. A jaką sprawę? Jejuś, to są sprawy kobiece. Okej, okay, dobra. Dobra, jedzie, to widzę. Interesuje się jak stara próchwa teraz tym wszystkim. Jedzie Janina. To który mi polecasz? Może i tamtym Janina jechać. Niebieskim? No to chcę, to niech jedzie. Tu, o, to ostrożnie. Od razu wytestuję go. No dobra. To dzięki, Jejuś. No to na razie. No cześć. Cześć. Nie no, jadę za nią. Widzę, wyjadę za nią, bo ja nie wiem, gdzie ona pojedzie. Mi to coś nie pasuje. Dobra, wyłączę światło. Mi to coś nie pasuje, że Janina ode mnie samochód pożycza.
i Szona ma swój. Mi to coś śmierdzi, tylko szybko, żebym ja tu... Muszę ją dogonić, ale wiecie, to żeby ona mnie nie widziała. O, super! O! Dziejuś! No? Ty, jak coś to ten, ja sobie potestuję, zobacz jak on chodzi. No. I dopiero później pojadę załatwić sprawę, dobra? A, czyli tu Janina będzie jeździć i potem jedzie tym... sprawy załatwiać? Najpierw się poprzejeżdżam trochę, potestuję. No dobra, okej. No. Okej. Znaczy ja też chciałem się tak przejechać właśnie, uj. Popatrzeć jak to wszystko jeździ. No to chcesz, to możesz ze mną pojeździć. Nie. Szkoda. Chcesz, to pojeździ ze mną. Nie, szkoda mi samochodu. Wejdźcie tu. Dobra. Nawrócę. Krzaki wejdę, zobaczę się. Kurde, tu lipa. Dobra, zostawiam tu samochód. Co ona tam wywija? No wywija tym samochodem tam, zobaczcie. O kurde. Nie. No tam się nic nie stało, bo to terenówka, ale... Kurde blade. Mocny jest. Nie, to się źle skończy, widzowie, to się źle skończy. To się skończy źle. Jeżdżę tu pod górę. Dobra, tu za koniem, muszę szybko przebiec do krzaku, bo to jest dobre miejsce wodopad. Pojechała, dobra, jadę za nią. Nie, bo to mi nie pasuje, to są znowu jakieś przekręty widzowe. Ja nie pozwolę, żeby tu Janina robiła jakieś przekręty moim samochodem. Nie, na pewno nie. O, zapomnijcie o tym nawet. Zapomnijcie, żeby Janina moim samochodem jakieś przekręty robiła. Ja jej pożyczę, bo jestem dobry kolega. No ale nie ma opcji, żeby, słuchajcie, żeby powolutku. Żeby Janina moim samochodem jeździła, jakieś przekręty robiła, nie Mustangiem. Po tym, żeby na mnie było. Tam jedzie. Dobra. Muszę daleko, żeby ona mnie nie widziała, widzowie. Też musicie wiedzieć, że ja nie mogę za blisko podjechać, bo jak mnie zauważy, to zaraz wyjdzie, że ja ją śledzę. No ale tak wyjść nie może, Powoli, bo się tu. Gdzie ona mogła pojechać teraz? Napiszcie, gdzie ona mogła pojechać, bo jej nie widzę. Tak szczerze, to ja nie mam pojęcia, gdzie jest Janina. Gdzie ona mogła pojechać? No tam nie ma jej na pewno. Dobra, jadę tu w lewo. O cholera, Janina pojechała, ty. Oj, niedobrze. To nie tak miało wyglądać. Niedobrze, to nie tak miało wyglądać. Ona tam chyba prosto pojechała. Czy w prawo? Tu, w te wjechała. Oj, zobacz, no coś się dawa, że coś tu stuka. Tu się ma baba mak. Ja pójdę tam do Janiny, czekajcie. Panie Janino! Ej, nie! Broń Boże! Pani Janino! O cholera! Oddaję! Nie, oddaję ten samochód Janina, raz! Coś, o, Dziejuś! A co ty tu robisz? Ja zobaczyłem, że Janina tu jedzie, bo mi się samochód zaczął coś w kole stoka, ja się zatrzymałem. Nie, ja wiesz, jak tu sąsiad powapnował! Ma Janina sprawy załatwiać, to jedzie. Dobra, jadę. No, a nie, tu będzie fikała moim samochodem. Ale nie, ja tylko sprawdzam, jak samochód chodzi na razie. Już no. Jadę załatwiać, no. Ja tu zaradam. Ja zaradam Janinie. Dobra. A nawet mnie nie widziała, to słuchajcie, to i lepiej. To spokojna głowa. Ja się bałem, że ona mnie zauważyła czy coś. A się okazało, że... No nie wiem, gdzie ona pojechała. No muszę bliżej się trzymać. No jak się będę bliżej trzymał, to będzie podejrzane. Prawo. Jadę w prawo. Czy w lewo. Słuchajcie, może na stacji jest. Podbiegnę już samochodu, nie będę tam ciągał. No nie ma. Też nie widać, no musiała w tą stronę pojechać. Jadę, zobacz. No już teraz to trochę za późno, powiem wam szczerze. Już teraz to jest deszko. No, zgubiłem Janinę, po prostu. Ojedzie. Nie no. Czego ona tak wariuje tym samochodem? O kurde, policja. Dzień dobry. Gdzie jest Janina?
Gdzie jest Janina, ja się pytam. Tam jej nie ma? Nie ma. Zaraz ja ją znajdę. Ostatni raz. Ostatni raz Janina samochód dostał, jak tak wariuje. Co? Gdzie już nie? Nie, ale poczekaj, bo ja tutaj ten. Zajechałam tylko do kumpla. Do kumpla, ja widziałem, jak Janina tu z całym rozpędem wjechała i przez tą. Nie ma opcji. Nie. No dobra, ja jadę cię już z prawej. No, ostatni raz dostała samochód. Ja jadę, widzę tu Janina. Pełnym ogniem w zakręt wchodzi. Kur. Dobra, zabieram jej kluczyki. Nie ma. Nie ma. Ucieka mi. O jest. Ostatni raz ona kluczyki dostała, mówię wam. Ostatni. Nigdy więcej Janinie nie pożyczę samochodu. To jest powiedziane na wizji, widzowie. Także jak kiedyś pożyczę samochód Janinie, to wspomnijcie moje słowa, proszę. Proszę was. I wspomnijcie, żeby ten odcinek sobie jeszcze raz obejrzał i sobie przypomniał, jak to wszystko wyglądało. Jest jak ja piekło przeszedłem. Jeszcze jest po samochodzie. Ja nie dość, że ostatnio go puknąłem, to jest teraz Janina go doprawiła. Gdzie ona mogła pojechać? Prosto. Tu w prawo. O kurde. Ojej, ja już mnie zabiję. Nowy samochód, 2 dni temu kupiłem. Ja już pójdę do domu. 2 dni temu kupiłem samochód. Janinie, nic nie jest, ej. Ej, panie Janino, nic się nie stało? Nie, mi nie. A za samochód kto zapłaci? Ja sprzedam gospodarstwo. Dobra. Wracaj, ja nie do domu, ja muszę ochłonąć. Ostatni raz, widzowie, dałem mój samochód, mój prywatny samochód, mój służbowy samochód, Janinie. Co ja mam teraz zrobić? On leży na dachu. Czekajcie, ja muszę... Dobra, wyłączam to. Lawetę trzeba ogarnąć. Lawetę, jakąś wyciągarkę. Czekajcie, zadzwonię po lawetę po prostu. Bo nie ma Jarka, ja nie mam lawety. Ach. Widzimy się, jak tu będzie po prostu laweta na miejscu. Ja nie, nic wam więcej nie powiem, że za chwilę będzie. Niestety to taka, wiecie, laweta, autopomoc nie odebrali, ale tutaj odebrał mój znajomy. On ma przyjechać ciągnikiem z jakąś tam lawetką małą. I mi to po prostu przewieźć na podwórko. Jak on ma być, to ja odjadę z BM-ką. Dobrze, Janina BM-ki nie wzięła, tak szczerze. Dobrze, no nie wzięła BM-ki. Ojejku. Szkoda, zobaczcie, jak ta BM-ka w środku pięknie wygląda. Naprawdę, to jest piękny samochód. Dobra, niech tak stoi. Nie wiem, z której strony będzie jechał. O. O, czym on tu? Cześć. O kurde. Cześć, Stanisław Kozibąk. Pomoc drogowa zawsze w pomocy. Dobra. Co tam się stało? Opuszczaj. Dawaj, Stasiek, opuszczaj. Dla ciebie ta wypożyczalnia chyba nie idzie. Nic nie mów. Co, jakiś klient ci się upierniecił? Koleżanka. O, co z koleżankami takie człowiek. Ja tutaj powiem... Dobrze, ty wózek ten masz. Fajny masz wózek widłowy. Pierwszy raz. Ten wózek to jest, powiem, on mi najbardziej pomocny. Pierwszy raz wózkiem widłowym będę robić. Jak to go przyłapać? A ten samochód to jeszcze będzie na złom, nie? A nie, no... Ty, ja sobie 1000 zł nie daję teraz, jak chcesz. No gdzie? Nowy samochód, ty. A masz na jego auto kaszko? No mam. A, to będziesz i tak miał ciałkę na nim. Ja. Ej, cofam jestem. To będzie szkoda ty... ciałkowita. O? No, 2 dni pojeździł, nie? Dobra. O, ty, wstrzał na nogi. Dobra, i co teraz? Ciekawe, czy tym łóżkiem będzie dało radę go unieść. A, dobra, nie odpalimy go. Próbujmy. To,
Co ty musisz, że ty po takiej kraksie, co ty będziesz nim mógł odpalać? No a nie? No liczyłem na to. No to się żeś przeliczył, słuchaj, kolego drogi. Dobra, bierzę go kurde na tę lawetę. Powoli. W mojej opinii, słuchaj, nie ma co trasy utracić na jakieś tu obuzowanie. Ale weź przodem podejść do pod niego. Możesz mnie instruować, jak ja mam podjeżdżać? No tylko mówię. Bo ja takich, słuchaj, amaroków to dziennie 3 podnoszę. Ja, no to zmienię postać rzecz. Dawaj. Bo ja mam czynienia z takimi koleżankami jak twoje co chwilę. Uwaga, tyłem przyhaczył. To, że przyhaczył, to jest nic jeszcze. Musi bardziej do przodu go. No i mnie to, proszę ciebie, mnie to denerwuje. Właśnie jak klient stoi i bo już nie mogę tym wytrzymać. No to już my nie koledzy, tak? Ja już klient. Ty, no ja ci nie mówię, że my nie koledzy, tylko jak ja robię, to mi się nie gada. Dobra. To to się powiem szczerze, jak kolega dla kolegi. Żeby po prostu jak ktoś ten, żebyś tyle nie Dobra. A gdzie ja teraz mojego wileka postawię? No to jest dobre pytanie, to samo chciałem zapytać. To co, wilek zostanie? Coś nie zostanie, to co ja mam z nim zrobić? No to mi na podwórko rzucisz samochód. Dobra, na podwórko widlakiem pojadę. To kąść w tym widlakiem. Podjadę. Ty jedź ciągnikiem, ja tym widlakiem podjadę. Dobra, to do zobaczenia dla ciebie. No czekaj, to ja tu na CV będziemy gadać tej. A gdzie ci masz podwórko? Tu za mną, dawaj. Zawracaj tam. Ej! Ej! Co? Żeś mi BMW-kę przyrysował. W życiu. Stój. Czemu? No bo nie wiesz gdzie jechać, a pierwszy miałem jechać, no. No to zgadzasz się w tą stronę. Się kręcisz jak gówno w przeremblu. No to żara, ja zawrócę z tego Amaruka, wyrzucę i tyle. Dobra, nie gadaj, dawaj, jedź. 500 zł takie holowanie. Może być i 1000. Dobra, 1000. No jeszcze pogadaj trochę. Jeszcze trochę pogadaj. A wiesz, ja tego stajera co kupiłem niedawno? Tak? Fajny. Spisuje się. Fajny jest, tylko jakby ten wózek jeszcze szybszy był, żeby on tak 6 dych kładł, chociaż. No co wózkiem ty byś chciał 6 dych? No czekaj, zaraz popchnij. No gdzie, nie pchaj. Napchnij. Pierunie. Weź, bo mnie zaraz wywalisz. Czekaj, ja tu patrzę. A zobacz, ja mogę obciążyć tak opuścić i wiesz co to daje? No. Kurde daje. Super. Żeby się mi Amaroka nie opuścił z tej lawety. Nie, Amaroka też mogę opuścić, zobacz. Weź, bo przyrypiesz. Zaraz będzie po samochodzie. Jedź jak człowiek, ty. Co ty robisz? To powiedz mi, gdzie mam jechać. Prosto i potem pierwszy dom na lewo. Tutaj? Przed skrzyżowaniem. No gdzie? Tu prosto, tu widzisz dom? No nie widzę. To po co mi kazać na lewo jechać? Pierwszy dom na lewo. Głupku. No i dla ciebie szkółka leśna wygląda jak dom, no to ci współczuję. No to sorry, ja nie wiem gdzie jest leśna, gdzie jest kurde, że tak powiem pacześna, tak? Miałeś za mną jechać, to jedź. No to jak to mam gdzie tobą jechać, no? Ja gazu nie mogę takiego wolnego utrzymać nawet. No to nie trzymaj gazu. Na luz wrzuć. Jeszcze i ty mnie podenerwujesz, że tamta samochód rozpieprzyła w drobny mak, to jeszcze ty będziesz mi tu jąkał. Ale to co mi tu obchodzi, że ci się rozpieprzyła? Rozpieprzyła to i naprawi, no. No. Tu w lewo. Łak driftuje. Tu ty mieszkasz? W dupie. Tu. Tu. Ej, no! Co, ty upadłeś? No debil. Gratuluję ci. No to zrobiłeś teraz. Człowieku ty. Gratuluję. Czym teraz tego widlaka? Po drugiego widlaka jedź. No to super. Wszystko rozpierdzielone teraz będzie. Wielki kierowca. Uliera mój widok. Czekaj, pójdę na wieś i zaraz coś przyniosę, to się podniesie.
Mam dość widzowie tych nerwów. Naprawdę serdecznie tego wszystkiego dosyć. Fajny był samochód. Jeden odcinek widzieliście go. Dzisiaj drugi. Po co on zrobił skrętność tej przyczepie? Ona krótka, jeszcze skrętność dopierdzielił. Się skręca jak... Nie będę gadał czym. Ja wam nie będę gadał. Wy dobrze wiecie. O. Jak to teraz opuścić do dołu? No, zobacz co mam. A czyje to? Toż to Janiny. Nie wiem, wziąłem z gospodarstwa, klucze były to. Do jednego zasiadłem, tej po prawej to tam kluczów nie było, a tu po lewej wszystkim klucze. To wziąłem, a jeszcze tam taki samochód zielony jeszcze, też go weźmę zaraz. To Janiny, nie ruszaj tego, to mojej koleżanki. Ej, coś się rozczupciła? Tak. No to weźmy, trzeba ją określić. Zostaw, nie bierz nic. O, dobra. Czekaj, ja doodstawię tego gruza. Nic tam od niej nie bierz. Ja się wezmę. Masz nic nie brać tam od niej. Czekajcie, trzeba pasy podpinać. O. Jakoś go tu zrzucimy, no bo co innego. Nic więcej mi nie zostało, no. Niestety. To fajny był. Fajny był samochód, widzowie. Fajny. Ja tu na policję nie będę dzwonił. Nie wiem co. Napiszcie co ja mam zrobić w komentarzu. Czy ja mam do ubezpieczalni po OC? Znaczy po AC, czy co ja mam robić? No i co tu teraz lubisz? Góra, góra, góra. Pulia, pulia, pulia. Dobra, to ja odjadę, czekaj. Odjeżdżaj. Stój! Stój, kur... Idioto! No i debil. Bieg mi nie wschodzi. No debil. Debilem jesteś. Co się stało? Przychlastem jesteś. Czemu? A co ty samochód tak zaparkowałeś zimnie? Możeś go zahaczył. Ciężko poczekać? No to chodź, czekaj go wypchniemy za tej lampy, chociażby nie wyjmiesz go, czekaj, chodź. Weź tam luź, rzuć w nim. Dupę gdzieś... dupę se wypchnij. No tumanie, czekaj, rzucaj luź tam. No se wsiądź i wrzuć. Zostaw go. Ja o, go... teraz weź. No cię serdecznie i ciebie dosyć mam. Czemu, ja cię nic nie zrobiłem. Ale czekaj, musimy się rozliczyć jeszcze. Nie mam czasu. No to stary. Albo płacisz, albo co? Nie mam czasu. Płać. Zaraz, no jak, nie widzisz, że w widlaku siedzę. Mówią, jak to mówią, płać i płać. Ty masz jakieś zdolności psychopatyczne. Jeszcze słowo. Jeszcze słowo. Co ty robisz w tym przykupku, ty? Jezu, znowu mu wypadnie, no debil. Dlatego ja zawsze mówię, że ja najlepiej jak operuję tym, bo tu wszyscy cholera tu się tłumali. Ty operujesz tym. Siadaj, operuj. Operuj. Nie mogę wycinać operuj. Tego. Patrz. No? Ja? Robię tak. A robisz tak. Teraz to łatwo, jak już za latarnię go przyciągnąłem. A ty teraz nie czwaniaku tu, gamoniku. No. Wielki kozak się znalazł. Wielki kur... kozak. Super. Żeby ci na łeb nie spadł. No, staw go tam w miejscu. Super!